Tytuł odcinka: Mitologia Śląska. Spotykamy przewodnika w zabytkowych, naziemnych wnętrzach kopalni Gujdo. Kiedy będzie tłumaczył, czym jest mitologia, będzie stał na tle górniczego szybu, charakterystycznego elementu śląskiego krajobrazu. Przewodnik wsiada do górniczej windy, która jest metalową klatką. Obsługujący windę górnik sygnalizuje dzwonkiem, że winda rusza z pasażerem na dół. Przewodnik opowie o skarbniku. Pojawią się amatorsko malowane scenki rodzajowe ze skarbnikiem i górnikami. Przewodnik idzie korytarzami kopalni oszalowanymi deskami. Pojawiają się zdjęcia wideo z namalowanymi farbami wizerunkami świętej. Opowieść o barburce ilustrowana była zdjęciami i materiałami wideo z uroczystych obchodów górniczego święta. Wszyscy górnicy występowali w swoich galowych mundurach. Film kończą plansze z logotypami źródeł finansowania projektu oraz następujących instytucji w nim uczestniczących: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, Zabrze w sercu Śląska, Śląskie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Kopalnia Gujdo, Sztolnia Królowa Luiza. Szczęść Boże! Tymi słowami witają się i pozdrawiają górnicy na kopalni. Śląska tradycja umocniła się na trwale w języku, kuchni, obyczajach i w przywiązaniu do regionu. Śląsk ze swoją bogatą historią i dumną odmiennością dorobił się również własnej, bardzo ciekawej mitologii. O węglu, technologiach i śląskich zwyczajach można opowiadać długo, ale może lepiej doświadczyć tego osobiście. Zapraszam do Zabrza, do kopalni Gujdo i sztolni Królowa Luiza. Mitologia to najogólniej mówiąc zbiór opowieści, które próbują wytłumaczyć świat. Mówią o heroizmie, o błędach i o dobrych postawach. Pokazują, jak należy postępować oraz czego powinno się unikać. Pomaga oswoić lęki i utrwalić tożsamość. Opowieści mitologii śląskiej przekazywane w formie ustnej i pisemnej zaludniają tajemnicze postaci – beboki, utopce, skarbnicy, a nad wszystkim czuwa chrześcijańska święta Barbara. Najmocniej utożsamiani z górnictwem i kopalniami są skarbnik i święta Barbara. I to o nich właśnie będzie ten odcinek. Słowo sacrum pochodzi z języka łacińskiego i oznacza obszar świętości. Naturalnym przeciwieństwem sakrum jest profanum, czyli sfera rzeczy doczesnych, spraw ludzkich, związanych z człowiekiem i jego myślami. Świat górniczy i jego naturalne środowisko, czyli kopalnia, jest miejscem mieszania się tych sfer sakrum, należącej do świętej Barbary, ze sferą profanum, opanowanej przez skarbnika. Co jednak nieco paradoksalne, wymieniane postaci, choć przenikały się w górniczym świecie, praktycznie nie pojawiały się w opowieściach jednocześnie. Skarbnik występował tylko w podziemiach, a święta Barbara, choć otaczała górników swoją opieką podczas pracy, raczej do nich nie schodziła. Przekonanie o istnieniu pod ziemią skarbników pochodzi jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, dlatego to właśnie od skarbnika zaczniemy. No ale żeby go spotkać, najpierw musimy zjechać pod ziemię. Ma długą brodę i wygląda jak człowiek, ale może też wyglądać jak mysz, koń, ptak, a nawet koza. Może też łączyć cechy ludzkie ze zwierzęcymi. Jest albo nieprzeciętnie wysoki, albo niestandardowo niski. Skarbnik był surowy, ale sprawiedliwy. Dla dobrych i prawych był pomocny, dla złych i nieprzestrzegających tradycyjnych reguł zachowania pod ziemią surowy i mściwy. Dobrych wyprowadzał z kopalni, kiedy zgubili drogę. Złych długimi latami zwodził. Dobrych nagradzał, pomagał wyjść z opresji, ostrzegał przed niebezpieczeństwami. Złych karał, także fizycznie, a czasami nawet zabijał. Skarbnik miał swoje miejsce i swój czas, a jego pory magiczne to południe i północ. Wstrzymywano się wtedy od pracy, a dawniej, kiedy pracowano płycej pod ziemią, wyjeżdżano nawet na powierzchnię. Przekazywane między górnikami opowieści sprawiały, że unikano tych zakazanych godzin, a także miejsc, gdzie miał się pojawić skarbnik, ponieważ wierzono, że jego obecność miała charakter ostrzeżenia. Co ważne, mniej obawiano się jego, tego tajemniczego demona, a bardziej nieszczęść, zdarzeń, które miał zwiastować. Skarbnik
strażnik podziemi i tajemniczy demon mógł przyjmować różne oblicza, ale to nie jego wygląd był w tym wszystkim najistotniejszy. Z dzisiejszego punktu widzenia powinniśmy jego postać rozumieć bardziej abstrakcyjnie, raczej jako symbol, którym aż do czasów II wojny światowej posługiwano się w charakterze przestrogi. Wierzenia fantastyczne istoty zaludniające podziemny świat kopalń pełniły rolę społeczną, wychowawczą, a także były swoistym nośnikiem przepisów BHP. Obawa przed pojawieniem się złego ducha była znacznie silniejsza niż świadomość jakichkolwiek służbowych konsekwencji. Z wykorzystaniem postaci skarbnika uczono czytelnego, czarno-białego systemu wartości. W kopalniach obowiązywał więc niepisany rejestr zakazów i nakazów. Górnik nie mógł pod żadnym pozorem zapalać ognia, gwizdać, bo podobne odgłosy wydaje górotwór. Jak gwizdzesz, możesz je zagłuszyć. Nie mógł spać lub siedzieć bezczynnie, bo to mogło skutkować zaśnięciem. Nie mógł przeklinać, nadużywać alkoholu, znęcać się nad końmi, które dawniej były siłą pociągową pod ziemią, i okazywać braku koleżeńskiej solidarności i lojalności w sytuacjach niebezpiecznych. Obecnie pod ziemią nie sposób już spotkać skarbnika, a i opowieści o nim przycichły. Można chyba powiedzieć, że to maszyny górnicze wygoniły podziemne demony w miejsca, do których człowiek prawdopodobnie nigdy nie dotrze. Za to ślady obecności świętej Barbary nawet dziś można spotkać dość łatwo. Tylko najpierw musimy wyjechać na powierzchnię. Święta Barbara, chrześcijańska święta z III i IV wieku, urodziła się na terenie dzisiejszego Libanu w pogańskiej, bogatej rodzinie. Rodzice wysłali ją na naukę do Nikodemii na północ dzisiejszej Turcji. Tam ochrzciła się, a gdy dowiedział się o tym fakcie, jej ojciec najpierw ją uwięził, a potem zgładził, ścinając jej głowę mieczem. Przed śmiercią miał jej się ukazać anioł. Jest patronką ciężkiej pracy i dobrej śmierci. Jako swoją patronkę wybrali o sobie górnicy, ale także na przykład marynarze. Pobożność oraz powierzenie swojego losu świętej Barbarze chroniło górników przed podziemnymi demonami oraz wzmacniało ich poczucie wspólnoty. Święta Barbara w odróżnieniu od chimerycznego skarbnika była zawsze dobra i opiekuńcza. Towarzyszyła górnikom w codziennym życiu. Uwieczniono ją na świętych obrazach, wznoszono do niej modlitwy. Z wizerunkiem świętej Barbary związane są konkretne symbole. Najczęściej pojawiają się miecz, którym ją ścięto, kielich, który miał trzymać anioł, wieża, w której była uwięziona, a poza tym korona, gałązka palmowa i bryła węgla. Jest taki dzień, kiedy górnicy uroczyście obchodzą swoje święto. To oczywiście 4 grudnia, imieniny świętej Barbary, czyli Barburka. Górnicza brać udaje się wtedy na uroczystą mszę świętą. Ulicami kroczą orkiestry górnicze, organizuje się wystawne akademie oraz inne wydarzenia kulturalne. Z uroczystościami barburkowymi nieodłącznie związane są tak zwane karczmy piwne, czyli biesiady. Barburka to czas radości, integracji, ale też zadumy nad swoim losem i nad tymi, którzy zostali na dole. Ciężka praca, przywiązanie do tradycji, poczucie silnej wspólnoty, świadomość niebezpieczeństwa pracy oraz umiejętność dobrej zabawy to rzeczy, które definiują górniczy los.